Witam Was, kochani, w tarocie codziennym. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek, 29 sierpnia, koniec wakacji. Dziękujemy. Wszyscy wracamy do szkoły niedługo, do pracy. A dzisiejsza energia dnia na dzisiaj, co nam karty chcą powiedzieć? Co nam karty chcą powiedzieć na dzisiaj? No, mamy dzisiaj pustelnika. Dzisiaj będzie warto posiedzieć samemu sobie w domu, pomyśleć nad swoim życiem. Szukajcie tej samotności, szukajcie tego czasu, żeby pobyć samemu przez chwilę. Zobaczmy, dlaczego. Słuchajcie, poplanować przyszłość dzisiaj. Dzisiaj musimy poplanować swoją przyszłość, kochani. Dobrze, kochani, ogólna karta dla tych jest pustelnik. Także to jest czas refleksji, to jest wewnętrzna praca, poszukiwanie mądrości w samotności. Możecie pociągać dzisiaj taki spokój i chęć skupienia się na własnych myślach, aby po prostu zrozumieć lepiej siebie, świat, który nas otacza i tak dalej. Także ten pustelnik, dzisiaj pobądźmy trochę sami. Dlatego mamy trzy buławy i trzy buławy mówią o tym, że dzisiaj będziecie mieć taką potrzebę wycofania się i zastanowienia się i planowania przyszłości. Wy tutaj patrzycie na ten horyzont, patrzycie, żeby po prostu poszukać jakichś nowych możliwości. To jest czas na wytyczanie sobie nowych celów i ocena tego, co myśmy już osiągnęli. To są trzy buławy. Do tego mamy 10 pucharów. 10 pucharów przyniesie nam dzisiaj tą taką energię szczęścia, spełnienia, harmonii, zwłaszcza w tej sferze emocjonalnej, rodzinnej. Choć dzień może skłaniać nas do takiej introspekcji, istnieje również możliwość, że będziemy przeżywać głęboką radość, satysfakcję w domu, w rodzinie, w relacjach z bliskimi nam osobami. I do tego mamy pazia pucharów i paź pucharów mówi o tym, że dzisiaj możemy doświadczyć nowych emocjonalnych początków, możemy otrzymać jakieś miłe wiadomości, coś, co przyniesie nam radość. Może to być również taki, przepraszam, dzień inspiracji, kreatywności, otwarcia się na te nowe, takie emocjonalne doświadczenia. Także niektórzy mogą dostać zaproszenie na weekend gdzieś i tak dalej. Także wy będziecie radośni, ale dzień bardzo spokojny. Dzień taki, który warto spędzić samemu, poplanować swoją przyszłość. Tutaj będzie radość. Także podsumowując, ta energia dnia to będzie taka równowaga pomiędzy introspekcją a otwartością się na nowe możliwości. No i emocjonalne spełnienie. Także jest to dzień, w którym możecie połączyć wewnętrzne zrozumienie z radością płynącą z kontaktu z innymi ludźmi w waszym życiu. Także bardzo miły, spokojny dzień wygląda na to. Planujcie swoją przyszłość. Cieszcie się może jakimiś miłymi wiadomościami, może nawet komplementami. To jest radosny dom. Będziecie się cieszyć tym taką może nawet samotnością w swoim domu. I to Wam przyniesie dużo radości. Także dzisiaj bardzo spokojny, miły dzień. Cieszcie się tym czwartkiem. Ja Was pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia. Buziaki, kochani, i pa, pa.